dzień dobry, z tej strony Kasparek i bardzo serdecznie witam was w kolejnym łocineczku. Tak, no z posłem Siecku, bo taki mały stan konta, no to tylko u mnie może być. Ze mną są siat, trochę może Wincymo. Tak, u mnie dwójeczka z przodu, a nawet i dwie dwójeczki, więc jest całkiem dobrze, witam serdecznie. Ja może dzisiaj, nie będę miał aż tyle, bo mógł klient przyjechać po siewnik, ale to zobaczymy, czy weźmie, czy nie weźmie, czy mi się spodoba, czy też nie. Tak, mówię się od pole, mam kamerkę, jesteśmy akurat na polu, koło dumu, ostatnio my orali, to pamiętacie. Nie chciałem drugi raz tego samego wam pokazywać, no ale są siewy, słuchaj, ta pszenicy. Pszeniczkę se tu ładnie, że tak powiem, sieima. I zostały mi ostatnie dwa przejaździki tak naprawdę, więc pokażę wam wszystko co i pięknie jak to wygląda. A teraz tak, czekaj, czemu mi biegi nie chodzą? Czyżby dzisiaj się wszystko rozwalało? O czym zaraz sobie pogadamy? Nie, powinno być w porządku. Powinno być w porządku. Czekajcie, 12, jest 9 na godzinę, dobra. To możemy tak to zostawić. Jakiś GPS mi się powłącza, bo wybaczcie, przez przypadek niestety paluchem dotknęłem. A, proszę bardzo, dobrze. No ja spokojnie, nie używam jak sąsiad, także całe szczęście, też, nie macie mnie już co tam wyzywać. Generalnie słuchajcie, dzisiaj takie jajca, bo człowiek potrzebuje jak najwięcej nagrać. Kurde, czy mi w ogóle starczy tej pszenicy, tak teraz se patrzę. Ale dobrze by było, jakby mi to, słuchajcie, starczyło. Siałem sobie to u sąsiada na odcineczku. Mam też posiane pole, tam co były belki ostatnio zbierane. Także mam dwa pola pszenicy, więcej nie sieję. Miało być jedno. Dzwoni do ciebie sąsiad? Dobra, jo, dzwoni, ale to na razie odebrać nie mogę. Nie wiem co to tam dzwoni, ale nie mam czasu, bo jak ją odbiorę, to zaraz ktoś coś będzie chciał i wyjdzie, że nie ogarnię. Więc teraz tak, miało być jedno pole pszenicy, ale tak sobie później pomyślałem, no że kury, no i też po zbożu ja mogę zasiać rzepak. I bym sobie trochę strzelił, by był strzał w kolano, słuchajcie, jak ja bym tego nie ogarnął i byśmy mieli tylko jedno pole pszenicy, co by mi dało w kolejnym sezonie to, że niestety byśmy mogli zasiać tylko jeden rzepak prawdopodobnie, chyba żebyśmy kupili pole. Ale to tak, ja wolę nie ryzykować, bo jednak no już szczerze nie wiem, tam jest hektar chyba? I tu też chyba jest tam zero, nie, czekaj, tu kiszonka była, ja płaciłem za zero, pamiętasz sąsiad? Ja miałem 0,60, 0,70? Coś za takiego. Co? Za kukurydzę, ile miałem do koszenia. Ty miałeś 0,30? Jak dobrze tak, pamiętam? Ja miałem 35, ty miałeś chyba 70 albo 65. Albo 70 coś takiego miałem, no coś takiego mordy miałem. Także nie ukrywam, ja pierdzielę, słuchajcie, będzie na stygnie. Teraz jestem sam w szoku, bo nie przygotowałem tu tego. Bo po prostu kosiliśmy, siałem to u sąsiada na odcinku. Miałem zasypany i jak widzicie sami, to zeszło i słuchajcie, jest 9 litrów. Jest 9 litrów do końca, 8. Dobra, starczy, uff, ale mamy farcik. Tu ja gdzie miałem nie tak jeszcze... na odzero znowu dzisiaj, to nie? Że... No. Chyba 30 parę litrów mi zostało, na takim dużym siewniku to jest hit. Uff. Ja powiem wam, dociąłem sobie naokoło, więc środek mi tylko został. Dwie ścieżki, bardzo fajnie, mega pole zarąbiste, bo mamy dwie ścieżki. Kolejne pole mi się ułożyło, że kończymy to praktycznie na ścieżkę. O, witam sąsiada serdecznie. No cześć, sąsiad widzę, że tu też napiera. Akcja siewy na pewno. Dobra, my sobie tak, zostawim tu, bo jeszcze siewów pewnie będzie coś do robienia, to na pewno. Zaraz sobie tu też pogadamy co i jak wszystko. Możemy koguty wyłączyć, radio też i możemy ciągnik gasić. W ogóle na dzisiejszym odcinku nie odczepiałem łychy, bo miał być obornik. Ostatnio ładowałem wapno, miał być obornik, ale mówię dobra, nie będę odpinał, podpiłem talerzówkę, więc dzisiaj Ursusem se tak naprawdę potalerzujemy. I no znów nie wiem, czy już to pożegnanie było, czy też nie. No ale nie stać mnie na beczkę, a chcę tą jałkę wywieźć, bo mi rozsadzi zaraz silosy, to już się wylewo. Musimy rozjeść jałkę po prostu. Więc tu mordy, tak to po prostu mi zostaje. Jest, dobra. Ja tak miałem właśnie do niego dzwonić, kurde, czy on tu wiedzie? Chyba wiedzie, dobry, witam. Dzień dobry. Witam, witam. To tutaj ten siewniczek, tak jak wcześniej pan był, widział, tu jeszcze można sobie go obejrzeć, no chciał pan podczepić, to podczepimy wszystko, zobaczymy czy tu będzie działało i możemy sobie to wtedy ładnie sprawdzić. No tak, jak chcieliśmy tu blisko ustalać, także nie ma tak, problemu. Tak. Także pan podjedzie, to tu panu podczepię, kurna dziot. Ale ciągnik pięknie, naprawdę, ja pierdzielę. Rozerwie go, on tu tymi kołami będzie szerszy kuźwa prawie niż ten, a ciekawe może tylko do transportu, bo on mówił, że Ursusa jakiegoś ma, trzeba zobaczyć. Dobra, jeszcze. Dobra, poczekaj. Dobra. Tu git. Dobra, podpinte. Dobra, spróbuj pan podnieść.
Kurde. Panie, nie do tego chyba, co? Ciągnika. Znaczy, no ten to jest główny taki transportowy, powiem szczerze, bo on tutaj dosyć szybko ma tą skrzynię, więc... A, no bo tak właśnie mówię, kurde, wały byś pan miał konkretne przedni, bo łoponami żeś pan szeroki. No, bo to jest taki kafar, widzisz, taki w gospodarstwie, to najcięższych prac moich tutaj właśnie. O kurde, to panie ci powiem, no, jak masz glinę, to ten luks, nie? Słuchaj, no Ursus na warsztacie stoi, no nic nie poradzę, nie? No, ale no, no, no kurde... Tak. Na Hama jakbym tam widział, no, na Hama by było. Jaki tu jest laczek, nie? Tu jest jakieś 600 do 680 tu będzie? 800, dobra, nie było pytania. Tu nie było pytania, panie. Jeszcze szczerze? O Jezus Maria, żebym wsiadł przez przypadek. Na przód chcę założyć jakiś z takich opon obciążnik i ci powiem, że na gliny zestaw zajebisty, panie. No, na gliny. Bo ty możesz zgniecioną glinę, tamtym później wszystko ładnie wałami ruszysz, no. Kurde, życie bym nie powiedział, że taką robotę można zrobić, no. Nie? No, także jak widzisz pan, no to ja mówię tak, tu nie jest gwarancja do bramy i się nie znamy, bo ja jestem w stanie poręczyć za ten siewnik, do końca umie w gospodarstwie siał. Fakt, że na koniec no trochę hektarów miał do zrobienia, ale wszystko no tak w miarę było tu wymieniane. Za dużo co tam, rurki głównie, tak, to reszta nic tu się nie działa. Skrzynia wysiew bardzo dobry, jak pan ustawisz to praktycznie co do kilograma wysieje, nie siałem rzepaku. To mogę panu powiedzieć od razu, że do takich minimalnych wysiewów nie stosowałem, więc nie wiem co pan będziesz potrzebował, z najmniejszych chciałem nim trawę tylko. No to w trawie się w miarę zgadzało, ale tak jak przy zbożach, jak tam z panie ustawi 180, 190, no to tam ta różnica to tam 5-10 kilo, nie? Ale dobra, to tam dobra. Do tego to nie widzę, tak to skrzynia bardzo dobrze wszystko działa. Tu z tyłu też jakieś tam były wymieniane, tak jak pan widzi, no, tak to się większość nowe w tych plonkach, nie? Michelin? Normalnie tak, także no to tam, nie mi się, słuchaj, ja go takiego kupiłem, nie kupowałem, nie mam pojęcia w jakiej cenie, może być takie koło, ale tu raczej za drogie nie jest, myślę, że jakąś alternatywę tu jesteś w stanie kupić. No a tak, tu tak, agregat był kupowany nowy, kurde, ze 7 lat temu, ze 6, coś takiego, nie? I on tu przy tym praktycznie... No jeszcze dobrze wygląda w miarę. No, on tu praktycznie przy tym chodził, nic przy agregacie wymieniane nie było. Więc on jest od nowości, jest u mnie, zawsze wiesz, tam po orce siewy, wszystko, więc tutaj miał lekką, że tak powiem, robotę. Widać, że graczki, no to tam jedynie graczki jakieś tam do zmiany będą, no tak, nie? No tak. No, także no wystawiony tak jak był, tam nie wiem, tam ponad 12 był, no my tu się ugadywali na te 11, na 11,5, coś takiego, nie? Jak pan miał przyjechać zobaczyć. No 11,5, no ewentualnie tą stówkę jeszcze na paliwo i... Mogę wziąć. No, ja nie ukrywam, że pieniądz mi teraz potrzebny, więc no cieszę się, że w końcu ktoś przyjechał, bo teraz też już wprawdzie taki sezon, że to trochę wcześniej powinienem to wystawić. I ciężko miało to zejść, także no możemy się tu umówić na te 11400 za ten zestaw i jak najbardziej. Dobra, tylko numer konta tu znajdę. Dobra, to tutaj ci wszystko masz, tutaj sobie przepisz. Tutaj. Dobra. 11600, pasuje robota. Także już, słuchaj, w razie będziesz coś potrzebował, ustawić tu w skrzyni czy coś, numer dobra, masz, to dzwoń. Ja ci tu pomogę, skrzynia prosta jest, to tam ja pamiętam jak to miało było do przestawienia, nie? Dobra, także dobra, dzięki bardzo dziękuję, i bez awaryjności życzę. Do widzenia. Dziękuję. Sąsiad, jak ty tam, ile masz w ogóle ty tam hektarów? Dopiero będziesz sprawdzał pewnie, co? Tak, no. Więc jak na razie mam już 75 arów tutaj, więc... To jest całkiem fajny wynik. Czy tam się jest, co? Jęczmin? Pszenica, o to ładnie. Kurde, dobra, to jaka skrzynia jest. Co on poszedł tutaj? Dobra, bramy zamykam. On był wczoraj, słuchajcie, oglądać. Ale tak wiecie, mówi, przyjedzie, podniesie, zobaczy wszystko jak to wygląda, bo tak opuszczone na ziemi to nigdy nic nie wiadomo, czy coś krzywe, czy nie krzywe. Czekajta, co my możemy zrobić? Czy jechać najpierw Ursusem? Chyba jedziemy trochę gnojowicy porozwozić, a na koniec Czekajta wsiądziemy w Ursula. Dobra, beczkę już mam full. Więc możemy śmiało jechać i ogarniać. Dobra, jedyneczkę sobie wrzucimy i możemy tutaj śmigać. Fajnie, że sąsiad tu obok robi, będzie mi sąsiada przez miedzę widać. Bo sąsiad, no jeszcze trochę siewu, to chyba tutaj jeszcze mam. Tutaj, ale no, idealnie ścieżki wyszykowe, ja się z tego cieszę, to sąsiad nawet nie wiesz, to nie? Teraz tak, 8 na godzinę, nie wiem, pięknego. Z beczką, może tyle pojadę, nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy 50, ja jak dobrze pamiętam z mojej księgi farmy mordy, tu będzie słonecznik w najbliższym sezonie, 30, 50, no to mam gnojowicę dużo.
nie pamiętam ile on azotowania potrzebuje, ale chyba koło 100 gdzieś, więc ja powiem wam szczerze, że te 70 ustawię, jest trochę za dużo, więc to na pewno sobie zmniejszymy. 70 sobie ustawimy, jest blisko do wożenia, więc wolałbym jak najwięcej tutaj tego nawieźć. Mógłbym z jednej strony skoczyć, przebiec się na słonecznik, bym był wtedy pewniejszy. Dobra, tak słuchajcie, zróbmy. Speedrunner, ballerunner i zobaczymy ile tak naprawdę, w ogóle też zobaczymy jak tam na słonecznik, ale on jeszcze jest żółciutki, tak jest, dopiero on będzie na sierpniu do koszenia i my mamy, słuchaj, no ja mam przeazotowane, bo jak tu dobrze pamiętacie, ja miałem takie poletko właśnie zrobione. Nie no, wiem, czyli nie 120 wiem, sąsiad, może być. U mnie miesiące idą do przodu, więc jeżeli się, nie dobra, wrześń, październik, przepraszam bardzo. Dzisiaj, słuchajcie, taka akcja z tym nagrywaniem, że to jest po prostu masakra, zawsze jak człowiek chce jak najwięcej, to nic po prostu nie idzie. I dzisiaj z takich dni jest, więc chociaż się cieszę, że ten odcinek nagramy i może coś z tego będzie. Dobra, to jak jest 40, to jest znów, żebyśmy nie przeazotowali. W największej dawce my dajemy na ten moment 80 i myślę, że to będzie wszystko pasowało. Jesteśmy w ścieżce, jest 7 na godzinę, 8, dobra. Myślę, że taką prędkością my możemy sobie tą beczuszką porozlewać. Będzie tu słonecznik, natomiast po lewej stronie będzie kukurydza, tam pod lasem, tu już mamy zasianą pszenicę, więc fajnie, jakieś nowe uprawy się pojawią wreszcie za gospodarstwem, bo tak zazwyczaj tu głównie zboża, jakieś soje były, sobie to ogarniemy, a jeśli chodzi o nowe uprawy, dziękuję wam za komentarze, mordy, posłucham się was i tak prawdopodobnie zrobimy, więc kupimy tylko i wyłącznie przystawkę, to znaczy słonecznika. Nie wiem, czy jakąś znajdę. Jeżeli znajdę, to dołożę i kupimy lepiej do słonecznika, bo w naszym gospodarstwie będzie tylko i wyłącznie słonecznik. Tak jakoś case po prostu mi pasował, że rotorowy i w ogóle, że pod kukurydzę. No ale sobie to odpuścimy. Sąsiad ma kukurydę, więc tak to po prostu mu zostawimy. A my, słuchajcie, pójdziemy w opcję związaną z słonecznikiem na większą ilość. I pójdziemy może, dajcie znać co o tym myślicie, w sorgo, bo tak ostatnio ze Zbronkiem gdzieś tam gadaliśmy, że kurde, my na żadnej soi nie mamy sorga. Kurde, ja nie ukrywam, że ona dość dobrze to sorgo by chyba wyglądało. Fakt, że to nie jest jakaś mega polska uprawa, tak mi się przynajmniej zdaje. I ja na polu w życiu sorga u nikogo nie widziałem. Ale no, z racji, że jest tyle tych upraw, no i nie bierzemy tej kukurydzy, no to można by było, słuchajcie, wziąć coś innego, żeby tutaj pasowało. Dlatego też czekam na wasze komentarze i jeszcze wiecie, nie napalam się, bo to jest na razie tylko taka opcja, że mówię, nie robimy tej kukurydzy, bo nie chcecie. Zwiększamy ilość po prostu słonecznika i będziemy w słoneczniku siedzieć, a tutaj do tego wszystkiego weźmiemy i ogarniemy sobie może sorgo, ale to dopiero mordy na wiosenkę. Dzisiaj no to nie wiem na kiedy jest to po sąsiedzku, bo słuchajcie, dzisiaj akcja wyjazd można powiedzieć, że na weekend możecie, znaczy na weekend, taki przedweekendowy wyjazd, bo już w ten piątek, nie wiem, mam nadzieję, że zdążę ten odcinek wydać może do piątku. Zobaczymy jak się dni ułożą i co będę miał ponagrywane. Widzicie się z nami, przynajmniej mam taką nadzieję, ze mną, z Adasiem, z Tanasem, z chłopakami, też i z innymi youtuberami, tiktokerami, influencerami, właśnie u Krzysia na poletkach. Postaram się po prostu to wydać wcześniej, żeby to pasowało. Więc bardzo serdecznie zapraszamy do Józefkowa. Jest to gmina Gostynin, obok Białotarska, 09500 Gostynin, kod pocztowy, żeby was gdzieś nie wywaliło za Warszawę czasami, bo też widziałem, że jest takie Józefkowo. Tak, więc chyba bardzo serdecznie. 3 lata temu Perki Gwiazdy miała problem, tak? Jakby chyba pamiętam, tak, chyba coś takiego właśnie było. Poprowadziło go tam, więc no, ta gmina Gostynin jest bardzo ważna. Także gmina Gostynin, to mówię, Białotas, ale obok będziecie widzieć Soles, także na pewno dobrze trafiliście, jeżeli znajdziecie to na mapencji. Jak bijecie na vloga, tam macie chyba ustawioną pineskę, dokładnie jakie pole, ale raczej jak dojedziecie, słuchajcie, do Józefkowa, to z której strony byście nie jechali, to na pewno znajdziecie, bo będzie to przy samej drodze głównej, na pewno będą jakieś oznakowania. Martwiliśmy się o pogodę, ale no, ktoś powiedział, że już nic się nie da odwołać. Ta pogoda jest taka, że dzisiaj jest, słuchajcie, są tu słońce. Krzysiu dzisiaj kosi w Białotarsku u siebie kukurydzę, obkaszają, wiecie, poprzeczniaki, tak żeby namioty można było jutro rozstawiać. My już jutro jedziemy, więc wszystko będziemy widzieć. Wpadajcie na nasze relacje, bo tam będziemy na pewno coś rzucać jeszcze przed pokazami, jak to tam wszystko wygląda. Także no miejmy nadzieję, pokazuję teraz deszcz, miała być pompa piątek, sobota, niedziela, teraz się pozmieniało, że może przyjdzie dopiero piątek na godzinę 16, w niedzielę nie wiadomo, wczoraj jeszcze było, dzisiaj pokazuję, że teraz pompa ma być sobota, niedziela,
Więc z tego co się patrzy, ta chmura. Sobota, niedziela, niech pan dodać. Tak, ta chmura ma dojść generalnie tak jak zawsze do nas. Czyli przed Białotarskiem, przed Solcem się ona rozejdzie i tej chmury nie będzie. Najlepsze jest przede wszystkim to, że prawdopodobnie na sobotę, albo może jeszcze nawet tata zdąży szybciej, jeżeli pogoda mordy dopisze, będą podwójne żniwa w tym roku. Nikt się, słuchajcie, tego nie spodziewał, bo jak pamiętacie z vlogów dobrze, ten groch, który ja miałem, co był ścięty w czerwcu, jak ja już przyjechałem, był zatalerzowany, on już sobie rósł. My sobie na niego wapno rozjeździliśmy, ale żeśmy go drugi raz nie talerzowali, bo tak kurde, żeśmy rozchwiniali. Zależy jak z pogodą, mówię, on jak ma tą szybką wegetację, to może się uda. No dzisiaj tata wysłał ziarenka grochu, już są twarde. Pole jest żółciutkie, można drugi raz zbierać, no i musimy to zebrać, bo jak ja to teraz zaoram lub stależuję, to mi to po prostu wszystko wyjdzie. A tak to jak jeszcze tata to zbierze, może to stależuje, to zanim będziemy to orać, to już coś puści i zawsze tą masę zieloną my przyoramy. I przynajmniej no nie będzie, wiecie, nie zaorzemy, że tak powiem, ziarenek. Znaczy no, gotowego plonu nie założemy, tylko założemy po prostu zieloną, że tak powiem, po plonie. Więc zobaczymy co to z tego wyjdzie, miejmy nadzieję, że tacie się to uda skosić. Dużo tam nie będzie, bo my, słuchajcie, żadnych zabiegów tam nie zastosowaliśmy, totalnie nic. A na polu naprawdę to wygląda dość ciekawie, jeżeli w obróbce nie zapomnę, a mogę zapomnieć raczej, bo no jest niestety zapierdziel dzisiaj do nagrania. No to będzie naprawdę nieciekawie. No i właśnie a propos zapierdzielu, tak wczoraj sobie usiadłem, mówię, ja pierdzielę, mam 4 filmy do nagrania, jeżeli chcę, żebyście mieli odcinek codziennie. No i sobie tam powyliczałem, że no jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę miał od zera, będę miał od biedaka, będę miał po sąsiedzku i wjedzie nowa seria. Więc mówię, kurde, gitara się ma, pasuje robota. Prawdopodobnie wysypią się na ten moment od zera i wysypie się od biedaka, bo niestety dzisiaj jest taki wicher na dworzu u nas, że u Brączusia po od zera do farmera chcieliśmy lecieć. Teraz byśmy byli już prawdopodobnie no pod końcówką odcinka, jeżeli by wszystko dobrze poszło. No od biedaka do kozaka, no ale niestety jak weszliśmy sobie na serwer, Bronka zdążyła wywalić 6 razy od tamtej pory i cały czas antenę mu pokazuje na czerwono. Więc niestety no, żeśmy sobie to odpuścili. Adaś miał lecieć nagrywać z Tanasem, co jeszcze Tanasa nie było, więc mówię, chociaż chciałbym, żeby mieć coś nagrane, to już będę miał spokojniejszą głowę, bo tak to bym się tak denerwował przez ten czas, kiedy chłopaki by nagrywali, że musiałbym tu wymyślać, mówię, co robić. Ja mówię, tak to chociaż nagrajmy to po sąsiedzku, bo miałem je już wczoraj gotowe, więc mówię, uff, Tanas jeszcze pojechał na mailie, więc mówię, dobra, lecimy nagrywać. Szybko żeśmy wpili, no i faktycznie jakoś to w miarę nagrywanko leci, także miejmy nadzieję, módlmy się, żeby nic tu się złego, mordeczki, nie wydarzyło. I teraz wychodzi tak, zależy jak Bronek wróci, bo Bronek musiał pojechać. Jak wróci po południu i będzie internet do niego w miarę działał, no to chociaż jeden polecimy. Obstawiam, że polecimy chociaż od biedaka do kozaka. No chyba, że Adaś będzie, tylko że no właśnie, od zera mam jeszcze nie przyszykowane. Więc też wolę, wiecie, mieć coś innego poszykować dla was, żebyście mieli na odcinkach, niż nie mieć tak naprawdę nic. I będziemy musieli sobie tam poogarniać. Także zawsze to tak jest, Bronek też wkurzony, bo gdy musimy zawsze najwięcej nagrać, bo są takie dość często, że są wyjazdy czy coś, no to albo internet, albo zazwyczaj jakaś seria, coś się, że tak powiem, brzydko no pierdoli, no jak tak, Ursus tak. W Parczewie, także no tu kurczę, tak niestety u nas bywa, że gdy jakiś projekt wychodzi... Tak to jest wychodzi, Farmingie niestety, on nam nie pomaga. No. Tak, wczoraj Adaś się sporo namęczył u siebie, żeby nagrać seryjkę, tak. Nie udało się, musi nagrywać dzisiaj, no my też tam, no biedaka trochę było. Tak to jest, jak ostatnio powiem wam szczerze, chciałem troszeczkę zadbać, żebyście więcej kontentu mieli na biedaka, to nie dość, że dzisiaj ze 4 godziny czy ze 3 mi zeszło, żeby tam poogarniać, żeby zrobić jakiś fajny kontent dla was, no to kurczę, jeszcze się nie udało tego nagrać. No i mamy godzinę 14. Na ten moment mam nagrany odcinek 1. No co, prawdopodobnie nagramy nową serię po południu, jak się nic tam nie odwali, a wiecie jak to jest z nowymi seriami, także bardzo serdecznie na któryś dzień was zapraszam. Nie zapowiadaliśmy jej. Będzie to seria z farminga, więc tu was troszeczkę zaskoczymy. Ale też nie chcieliśmy zapowiadać z racji tego, że wiemy jak to jest po zapowiedziach. Wtedy każdy pyta, a kiedy, a z czego, a po co, a na co. I tak w większości wyglądają wtedy live'y.
tak w większości wyglądają jakieś odcinki, komentarze, więc nie chcieliśmy wam zapowiadać, bo już ten start tej serii ma już tam od tygodnia, jak nie dłużej być, więc dobrze, że nie zapowiadaliśmy, bo przynajmniej tak to nie męczyliście nas. Bo to można w jakiś tam sposób powiedzieć, że jest męczarnia, bo wiecie, odpowiadać po kilkanaście razy, później na to samo, nie ma, słuchajcie, to mordy sensu. A tak to seria jest skończona, wczoraj skończyliśmy i zostało ją tylko tak naprawdę nagrać i obrobić, więc tylko co mogę powiedzieć, to miejmy nadzieję, że się uda dzisiaj przed wyjazdem ogarnąć, żebyście już jakiś tam odcinek mieli, zanim jeszcze projekt Bendary, wyjazd na Soles, żebyście chociaż jakiś tam odcinek z tego zobaczyli. No co, także to będzie po sąsiedzku, to mnie bardzo ratuje, będzie jakiś Farmers Life pewnie, mnie też uratuje, no byłaby ta nowa seria i będzie brakowało tego jednego odcinka i fajnie jakby to chociaż albo od zera, albo od biedaka się pojawiło, no bo zawsze tak to już byśmy mieli no, z którejś serii coś więcej ugrane, bo jednak mimo wszystko, no to tak czy siak na niedzielę byśmy mordy odcinka nie mieli dla was, no bo byśmy nie byli w stanie w ogóle tego po prostu nagrać, tak, no jeden dzionek to było przerwy. No ale chociaż jeden lepszy niż dwa teraz na tą końcówkę przynajmniej tej naszej pięknej serii WFS 22. Kurde, jest męczarnia tą beczką, to nie ma co ukrywać, bez dwóch zdań, jest męczarnia, ale to najlepsze pole, jakie ja mogłem tutaj mordy rozlać, bo tu będzie oszła teraz orka, więc mi to tam nie będzie akurat przeszkadzało. Bo jest bardzo blisko, ja praktycznie, widzicie sami, kilka sekund trwa fakt, że to napełnianie beczki powinno być wolniejsze. Tyle czasu miałem to zmienić i tego nie zmieniłem. No ale już teraz nie było sensu. Ja totalnie powiem wam szczerze, że też nawet zapomniałem, bo ja ostatni czas to przez to, że mam taki rozrzutnik, to ja po prostu woziłem obornik. I gdzieś tak Knojowica była, bo była. No ale teraz trzeba będzie trochę więcej na pewno powywozić, bo gdzieś tam obornik wolałbym sprzedać. Zbyt na obornik jest o wiele, wiele lepszy. Po Knojowice gdzieś tam się ugadaliśmy, że po prostu jej nie sprzedajemy z racji tego, że Knojowice tutaj nie mamy ogarniętą pod względem tego, ile mają nam one dawać. Więc ta Knojowica po prostu ma być tylko i wyłącznie dla nas. Ale ty sąsiad chyba też jakoś tak w Knojowicy dużo nie woziłeś, bo tak cię z beczką nieczęsto widywałem. Czy wiesz co, ja to tak mam akurat, że mieszam. Trochę tego, jak mam zapotrzebowanie, to rzucam. No przeważnie zawsze na sierniska, szybka akcja z rzepakami, to zawsze chyba wlatuje w Gnojowicę. Tak no tutaj, właśnie. Że tam obornika chyba nigdy nie dawałem, zawsze na szybko potrzebuję, to lecę z Gnojowicą. Mhm. Ale tak mieszam, no teraz to już w ogóle, jak będę ten rozrzutnik, no to już tego obornika też będzie o wiele więcej rozrzucam. No ale tak to staram się na pewno, jeżeli chodzi o Gnojowice, póki nie będę miał większej beczki, no to tylko właśnie rzucać na te bliskie pola, bo jednak no, dalej jeździć z taką małą beczką to więcej transporcie niż w robocie. My teraz tak, weźmiemy jeszcze dwa z tego zbiornika, to jest troszeczkę mniej, bo wiadomo, tutaj beczki. Ale mam bardzo fajny kawałek pola, bo udało mi się zasiać. Półtora. Ile? Hektar 10? Hektar 10. No tutaj jest, na tym małym kawałku, no to więcej jest wykręcania niż jeżdżenia, dlatego tutaj nigdy dużo się nie podniosło, tak? Ale tak to zajebiste pole. W ogóle ścieżki Bertendarda do siebie. Dobrze, no to fajnie, ja też jak sobie tutaj dokupię, to będę miał dwa poletka, w końcu równe miedzę, tak jak już żeśmy sobie wspominali. No tu obok, będzie obok może być hektar, już nie pamiętam, czy ja tutaj siając sprawdzałem ile było, czy też nie, ale rzepak to może być coś koło hektara. Przy połączeniu, tu hektar 10, więc naprawdę zajebiste kawałki tutaj mam połączone po tej łące, więc naprawdę fajny pomysł i cieszę się z tego bardzo mocno. Ja też wracając... się cieszę, bo zawsze wiecie, jak to po sąsiedzku, więcej pracy sąsiada za wiedzą, no to lepiej to tak, wygląda. Tak, no to też jest mega, że a właśnie tu... tak teraz możemy sobie pojeździć, popatrzeć, tak? Nieczęsto tutaj mieliśmy, to trzeba sobie powiedzieć, że gdzieś tam te nasze pola tak akurat są porozrzucane, że jesteśmy we wiosce, trochę ta wioska nam gdzieś tam te widoki zabiera w pewien sposób jakiś. Więc nie zawsze się z sąsiadem tutaj często widujemy, bo najczęściej sąsiad tak tu coś sieje po tej lewej mojej stronie, że on ma tu jakieś jesienne, a ja mam tu jakieś bardziej takie typowo letnie uprawy i sąsiad zazwyczaj tu coś robi po lewej stronie jesienią, gdzie ja akurat tu wtedy mało kiedy coś działa, tak, bo już mam tak, tu porobione. Te 40-41 te pola to... No ty tam masz ziemniaki miałeś, te roku kukurydza, no to jesienne. No i owiec też późniejszy, więc tak się akurat złożyło, że sąsiadów się tu za często nie widywali. No ale tam są, no nie oszukujmy się sąsiad, tam są biedne ziemie, więc no też nie przykładam się do tego pola nie wiadomo jak, tak, żeby nie wiadomo co tam siać. A ile ty w ogóle tam nie łączysz tych dwóch pól ze sobą? Byś miał fajny kawałek chyba. Tak sobie myślę.
Ogólnie sąsiad myślałem nad kupieniem pola tam dalej, ale... Czekajcie, jak to wyglądało tutaj. Ile to kosztuje? 42 tysiące. Myślałem, żeby kupić 38 i dołączyć sobie właśnie do tego pola, do, gdzie jest kukurydza teraz, no nie? Żeby było git, bo tutaj jest całkiem spory chyba kawałek. 70 arów, no to nieźle, to jest 43 ary, no to tak czy siak, że... No albo zrobię tak, jak sąsiad mówi, czyli połączę to w jedność i wtedy będzie hektarowe pole, nawet ponad hektar. Albo dokupię właśnie sobie tą 38 i będę miał 70 arów i pewnie tutaj będzie wtedy... No hektar, no fajnie. Hektar i 70 to by było zajebiście i potem jakby w ogóle będzie kiedyś te maszyny będą coraz większe i wtedy połączyć w jedność, to... No ty masz możliwość tego połączenia, a niestety z tym moim to niezbytnie. Ewentualnie kiedyś można by było, że ja ci odkupię ten kawałek, żebyś tu miał większy, tak? Do tej 42, a ja wezmę sobie cały dół, czyli 40, 38 i 39. A jak to właśnie miedzami się zgrywa, czekaj. Przy połączeniu całości mogę na luzie to wszystko połączyć tutaj. Więc, o, no ty, u ciebie to nawet lepiej by było, bo wtedy tu byłeś taki dziwny klin to jeszcze se, to no. To byś mógł sobie tak wziąć. To jeszcze mógłbym sobie kupić, czyli jeszcze 37 do tego dochodzi, no to jo. No, o, mogę. To mi by tu, no jo, bo ja tylko tu mogę, jak widzicie, bo oczywiście nie będziemy tu tego lasu ruszać, bo on jest za ładny, żeby tutaj działać. Więc kiedyś, jak będziesz chciał, możemy tak pokminić, ale zobacz, ile pieniędzy kosztuje to, a ile potrzebujesz na tamte. Ciekawe, jakby ci to zrekompensowało. 50 tysięcy, 41, mógłbym ci sprzedać na to. I to 50 koła? 48,5 dokładnie. Ładnie. Tu mam 30, 72 i tu to by było 100 tysięcy. No to ci połowa. 100 tysięcy potrzebuję na te pole. Kurde, mieszka, halo, wróć. I to jest wtedy 85 hektar 10. Hektar 10 do kupna za 100 tysięcy. Więc jest to sporo, ale myślę, że przy powiększeniu tego to tutaj na luzie by było półtora hektara. Myślę, że z półtora hektara po tych niedzach, bo tutaj jednak wycinka tych drzew bardzo duża by była robotę od ciula. Jeżdżenie do urzędu i te sprawy, no. Ale kurde, kawałek, powiem szczerze, że teraz tak sobie pomyślałem, już myślałem o tym polu wcześniej, o tej 38, ale teraz jak sobie pomyślałem, żeby tu zrobić wszystko, no to naprawdę to byłby zacny kawałek, nie? Bo wtedy tu mamy hektar i to, czyli, aha, 2 hektary w kawałku to będzie wtedy. Bo ja połączę 40, jeszcze zapomniałem 40, nie policzyłem tego. No, tu 2 hektary w kawałku, a ty, jak wiem, bym ci tu odsprzedał, też będziesz miał prawie 2 hektary w kawałku. No, to no. Po 2 hektary to takie pola w sam raz chyba na taką serię generalnie. Więc tutaj będziemy mogli sobie się sąsiad jeszcze, nawet nie wiem. Myślę, że jeszcze sezon będę mógł tutaj sobie coś ogarnąć. Jo, ja moim zdaniem na spokojnie, nie? No, i wtedy za sezon lub dwa można by było coś tu pokminić. No bo teraz nie wiem jeszcze, jak tak sam będzie, ale to... Sam sobie muszę tu też porozkminiać, czy ja tu dalej będę chciał to... Bo z jednej strony fajnie, jak ja, wiesz, widzę ciebie dużo, nie? Więcej jednak ja mam tych pól. Dwa kawałki po 2 hektary, no to trochę tam porobimy jednak, więc będziemy się widzieć cały czas. To bardzo mocno. Nie, fajnie. Pomysł fajny, ja jestem naprawdę za i to bardzo mocno. Sprawdzałem ci w międzyczasie, tak z ciekawości, bo mnie to mega zaciekawiło właśnie, jak sorgo wygląda w Polsce. I mamy dwie odmiany w Polsce sorga, czyli jest taka możliwość, występuje to w Polsce. Może to nie jest jakoś nie wiadomo co, bo tam najbardziej popularny jest to w Afryce, w Ameryce Południowej chyba. Czyli prawdopodobnie nie potrzeba do niej dobrej ziemi. To są. Pewnie tak, no, ale są dwie odmiany. No, jest to na pewno mega rzadko spotykana uprawa w Polsce, ale jest. A jeżeli jest, to znaczy, że można, więc po prostu. Tylko po prostu trzeba gdzieś tam się właśnie dowiedzieć, gdzie najlepiej to robić. Czy ciekawe, na jakichś słabych ziemiach, czy na. No to jest jarka odmiana, więc to nie jest zimowki. Choć też z grochem tak bywało, że też dużo ludzi nie wiedziało, ja też, że są już odmiany zimowe, którą w tym roku sobie zasialiśmy i właśnie to ona nam, że tak powiem, po zbiorze te ziarka, które wyleciały, bo żeśmy za długo trochę przeczekali i on za suchy był, więc no... Dla nas i tak żniwa w czerwcu tego grochu to były bardzo szybko, gdzie tamten drugi groch to dopiero był prawie siany, jeśli chodzi o jary. Więc jeszcze szybciej, jakbyśmy to wyżniwowali, to już w ogóle ten groch by był... on by wtedy nie wszedł, no bo wiadomo, by go tyle nie wyleciało. No ale przez to będą drugie żniwa w jakiś tam pewien sposób, można to powiedzieć. To jest i się to uda zebrać. No,
niepojęte to dla mnie, no ale jak widzimy, no, są też odmiany jarej i są też odmiany zimowe, więc ciekawe jak z takim sorgiem, czy też już nie ma wymyślone jakiejś odmiany może właśnie zimowej. Nie wiem jak tam z mrozoodpornością u nich, jak to wygląda. Ale domyślam się, że jeżeli to bardziej jest siane właśnie w takich dość ciepłych krajach, no nie tak, oszukujmy się, tam tak Meksyk wydaje, czy Afryka, mają bardzo Afryka, małą mrozoodporność i tak, się to późno się pewnie dokładnie. W kwietniu, więc to już te pogody są takie bardziej, wiecie, ogarnięte w 100%. Choć teraz jeszcze widzicie, jak we wrześniu potrafią być takie upały, a w kwietniu, czy tam jak są akurat końcówka kwietnia, czyli Wielkanoc, to nieraz pamiętacie jak nas śnieg zaskoczył. Chociaż na przykład w tym roku było też trochę na odwrót, co nie, że kwiecień był bardzo ciepły, bo to był Wielkanoc była w kwietniu, jak dobrze pamiętam. Ja przecież, na początku chyba, zawsze była późna, a tym roku była na początku. Nie pamiętam dokładnie, będę teraz strzelał, ale wiem, że no, jeżeli chodzi o Wielkanoc, naprawdę była gorąca i nigdy nie przypominam sobie tak ciepłej Wielkanocy, jaka była w tym roku. Przeżlaliśmy się wodą jak po pierdzieleni. A no tak, i naprawdę, to dobra, faktycznie pamiętam. Ja byłem w szoku, bo przecież mówię, ja nie przypominam sobie lanego poniedziałku, żeby biegać w krótkim rękawku, lać się wodą i to w takich ilościach. I po pierwsze, nie zmarznąć, to też jest ważne, co nie? Więc no, no to było piękne, aż dziwne, ale zarazem piękne. No tam ogólnie dość ciepły mieliśmy, jak ten rok, ale to jak co roku już praktycznie my w danym miesiącu, co rok pobijamy rekordy, że najcieplejszy luty, najcieplejszy tam był marzec, kwiecień, teraz Wisła, też wrzesień Wisła to na pobiła pewno. Rekord najmniejszej ilości wody od no, także widać, że to ciepło nie pływa tak. W drugą stronę, niestety nie przynosi upadu aż tak, a jak przynosi to później no niestety z takim skutkiem, że no, ta ziemia tego nie przyjmuje, ale nic na to nie mamy wpływu. Jakiś tam pewnie dużo ekologów się odezwie, że tak, mamy wpływ, ziemia płonie i w ogóle, no ale... Wszyscy, tylko Polska będzie coś zmieniać, a wszyscy będą się tak, chyba Amerykanie i reszta kraju będzie się śmiać i wydzielać 10 razy tyle emisji, co biedna Polska, także no niestety. Takie to życie na tej polskiej naszej wsi mordeczki. Dla fanów Ursusa ostatnio na pewno uśmiech na twarzach waszych się mordy pojawia, bo ostatnio, co by było, czekajcie. Ursusem dzisiaj talerzujemy, w ostatnim odcinku przyszedł Puk do Ursusa, Ursusem było rali i było nimum czasu, bo było Orum, więc no, na live'ie też było sporo, bo żeśmy sobie warali tak samo, dlatego też ja się cieszę, bo tak jak mówiłem, Ursus był kupiony troszeczkę na wyrost, z racji tego, że no znaleźliśmy fajny egzemplarz i trzeba było go przyprowadzić, ale teraz jak widzicie sami zaczyna powoli to oddawać, bo nie było tak, że najpierw maszyny duże i nie było czym tego ciągać, najpierw pojawił się ciągnik i po kolei wjeżdżają maszyny do niego, więc spoko, bo on był z tym turem, pomógł mieszać te, wiecie, bo ja potrzebowałem nieco wyższy troszeczkę, jak pamiętacie, wyższego tura, żeby wyżej podnieść, więcej wziąć, ponieważ no paszowóz się pojawił i musiał tutaj już pojawić się jakiś większy osprzęt. Dlatego też, no to było troszeczkę kupione na wyrost. On sobie stał, czekał na tą swoją robotę, a teraz można powiedzieć, że no nie stygnie, bo co odcinek teraz coś ma do roboty i jeżeli nie musi nic załadować, no to praktycznie on większością teraz maszynek sobie tych większych, można śmiało powiedzieć, że popyla. No ta talerzyłeczka, tak wiem, no ona już jest z nami długo, fakt, że to jest 3,5 metra, czy się tam trzeba, ty możesz talerzówki? No, a to mam chyba 2,7, jak dobrze pamiętam. No, no to ty może jeszcze tam podujesz. Ja mam mniejszą, ale na razie no rzadko, nie oszukujmy się, jakoś nie talerzuję mega dużo, ale jeżeli już będę kupował, poczekaj właśnie, jest talerzki z ciekawości. Bo ty masz gruber, no ja grubera nie mam. Tak, tak, ja właśnie ja bardzo sobie tam często teraz gruberem gdzieś tam robię. Wziąłem to, że u mnie jednak, no gruber niepotrzebny z racji tego, że jak będzie wchodzić bez orkę, to już będzie. No, u mnie 2,5, teraz... więc ja to jestem no. mega do tyłu. No, u mnie tam, wiecie, jest teraz na ten moment talerzówka, ja po talerzówce najpierw sobie albo obornik, mieszam to talerzówką, jak potrzeba to wapno i orka, albo najczęściej wtedy to jest tak, że gdzieś tam talerzuje, idzie na to obornik lub gnojowica, idzie na to orka, i po zauraniu dopiero wtedy, jeżeli jest wymagane, to wapno. Bo żeby to tak, wiecie, nie działało wraz ze sobą, nie? A tak to wapno jak od góry wymieszane z ziemią, no to nie jest na tym samym co obornik. Także tutaj póki co u mnie to dobrze wychodzi. No i ta talerzówka 3,5 metra, no wystarcza. Wystarcza, myślę, że mógłby ten Ursusinio sobie z jakąś czwóreczką próbować, ale już raczej jakąś zawieszaną. No ale skoro no na razie ona jest... pewnie 4,5 metra będę leciał, no tak na 99%, jeżeli będę kupował to... Skoro ona jest, to ja powiem wam szczerze, na razie jak idzie robota, to niech idzie. Dokładnie. No, szkoda mi wydawać, jeżeli to nie jest jakiś top of the top, bo no jednak od kiedy mam agregat, od kiedy mam gruber,
to naprawdę no, staram się jak najwięcej tego używać. Gruber to podstawa, wlatuje orka, wlatuje agregat i tyle, jak to się mówi, roboty, tak? Więc no, talerzowanie to jest po prostu rzadkość, jeżeli chodzi o to teraz. Ja już kurde powiem wam, że też u mnie, jeśli chodzi o nagrywanie odcinku, bo tak wiem, że no najwięcej to jest teraz żniw, ale wy sami prosicie o to, żeby jednak jak już robię odcinek żniwny, to żeby zrobić chociaż jeden albo dwa pełne i reszta dodatkowych. Gdzie zazwyczaj dla mnie to tak no jeden był pełny, a reszta były takie dodatkowe, że pół na pół, bo wiem, że no jednak nie zawsze wszyscy może by chcieli też nie oglądać, ale no niestety ja tylko tak myślałem, wy twierdzicie inaczej, chcecie bardzo oglądać żniwa i to jak najdłużej, że tak powiem na odcineczkach, dlatego też no staram się robić przynajmniej teraz dwa pełne odcinki żniw i do tego nawet trzy, bo można powiedzieć śmiało, że prawie dwa pełne to były z samych zbożowych, na pewno za sezon to wyjdą trzy pełne, bo będzie to... Myślę, że na przykład taki ala słonecznik, taki rzepak i takie jakieś jedno zboże, to będą ze trzy pełne odcinki z typowych żniw, więc tu nawet myślę, nie chcę liczyć ile u mnie, bo w tym sezonie mam. No, a reszta to tam wiadomo, jakaś soja czy jakieś inne, to tam staram się takie, żeby chociaż kawałek pokazać czegoś, że zwozimy, że ogarniamy, no bo to też tak lepiej, jak wy też wszystko wiecie, bo to naprawdę z uwagą oglądacie te serie i często gdzieś tam my o czymś zapomnimy, to wy to wiecie, więc widać, że te serie nie są takie, że sobie odpalacie tylko i a zebrał tyle i tyle, no to tam nieważne. Wy naprawdę żyjecie tymi seriami i pewnie to też sprawia, że tak chętnie je oglądacie, że się wczuwacie w to. To coś w podobie nawet jak Grzesia, bo jak Grzesiu wydaje codziennie odcinki, to człowiek żyje, jego życie, tak można to śmiało chyba powiedzieć. Więc wy też, jak macie jakąś swoją ulubioną serię, nie dziwię się, że ciągle pytacie o nią, no bo też pewnie zapominacie tak to niektórych rzeczy i to już też nie jest takie, jakbyście wy sami chcieli. Ale no przy tylu seriach, to niestety trzeba to wszystko rozgraniczyć, a też dla tych, którzy nie żyją tylko daną serią, no nie możemy robić dwóch serii na kanałach, bo można by było mieć tylko na przykład, nie wiem, dwie jakieś serie i co drugi dzień cały czas wydawać, ale no niestety tak nie może być, bo nie każdy akurat tą serię może lubić i musimy trafiać w wasze gusta, żeby jak najwięcej osób coś miało dla siebie. Od czasu do czasu poleci jakiś Rocket, jakaś inna gierka Farmer's Life, gdzie też są widzowie na tym kanale, którzy to lubią oglądać, więc muszę o nich pamiętać. Nie może aż z taką systematycznością jak o tych, jak tych widzów farmingowych z danej serii, ale no, trzeba tutaj ogarniać. Przed chwilą widziałem, jak ktoś przebiegał, jak idzie robota, a robota idzie zajebiście. Także odpowiedź, jest pytanie, jest odpowiedź, można powiedzieć, ale gdzieś skręcił los i uciekł, także niestety nie zdążyłem z nim pogadać. Dobrze, sprzedaliśmy ten siewnik, bo tak naprawdę został mi do sprzedania, tylko co? Już rzutnik sprzedałem. Zostały mi, nie wiem, czy te małe przyczepy nie pójdą na sprzedaż, jak pojawi się tandem. A ile masz kartę teraz pieniędzy? Ja mam teraz 13. A, nadal mam więcej, zobacz. Tak, to na pewno. Mimo tego, czym prędzej potrzebuję jak najwięcej pieniędzy, ale to chyba, nie wiem, czy słuchajcie, kredyt nie będzie palny, bo tutaj już... Teraz już tą beczkę wyczekałem, zrobiłem pożegnanie, obiecuję, że już dzisiaj jest wystawiana na sprzedaż i do zimy będzie sprzedana. Będę tak ją wystawiał, żeby była sprzedana, że będę chciał wywięźniówkę, będzie miał wybuchnąć silos, to już będę wiedział, że muszę kupić beczkę i nie ma ciula, że to odłożę gdzieś w czasie. Więc beczka jest już oficjalnie dzisiaj dokończony, będzie to jeszcze jedna, będzie rozlana. Może jeszcze pojadę tam na jedno pole po soi i rozleję, ale zobaczę. Umyję ją i no z jednej strony no beczka jest wystawiona, ale tam wiecie, dałem taką cenę wyższą, bo też chciałem, żeby się ona nie sprzedała może, bo jak nie będę miał pieniędzy i dobrze tak zrobiłem, to bym na dzisiaj Ignowicy nie rozlegli i nie wiem, bym musiał kogoś na usługi wziąć. Z jednej strony nie głupia akcja, wam by się na pewno to mordy podobało, że taka usługa by się pojawiła, że ktoś by nam przyjechał jakimś dużym zestawem i tą Ignowicę rozwiózł. Takie coś na pewno będę myślał. Może jeszcze jak następny sezon nie będę miał pieniędzy, to tak zrobimy, ale lepiej by było, jakby była swoja, no bo to zawsze nawet lepiej wziąć kredyt i spłacać kredyt na nią, niż płacić komuś, a później tak na nią wydawać pieniądze. Takie moje zdanie będzie lepsze. No, także powinniśmy to w miarę wszystko poogarniać. No i dla tych, co już tam się nasłuchali, że u Krzysia targi wszystko ładnie, pięknie, choć nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi. W 100% już wam mówimy, Bednary oczywiście będziemy, to już powtarzamy kolejny raz. Teraz już wiemy, w jakim stanowisku. Będziemy z gospodarz.pl, mordeczki.
praktycznie, jeżeli byliście w tamtym roku u nas, to będziemy w tym samym miejscu, znajdziecie nas w tym samym miejscu, bo to tak naprawdę były te dwa stoiska obok siebie, Hyperin Top Nasiona i Gospodarz.pl, to były dwa stanowiska obok siebie. Więc pomarańczowy taki duży namiot, hala, będzie łatwo na pewno do znalezienia na takich targach. Także też możemy już potwierdzić, na naszym stoisku, wraz z nami, na jednym wielkim stanowisku będzie też farming, będziecie mieli chyba 6 miejsc aż do pogrania sobie farminga, jeżeli ktoś będzie sobie chciał. Szkoda, bo był pomysł, żeby wrzucić nasze serie, ale no niestety, no to wiecie, odgórnie farming działa, że tak powiem, czyli to wiecie, no my w Polsce sobie możemy tylko pogdybać, a to i tak wszystko puszczają Niemcy, nie Niemcy i ci, co tam zarządzają farmingiem. Chcieliśmy dać nasze serie i nasze mody, ale niestety no mogą być tylko i wyłącznie pokazane oryginalne rzeczy, więc szkoda troszeczkę. Też tam jest konsola, więc by był problem z save'em prawdopodobnie, ale no fajnie, dla was by to na pewno mega fajne było, żebyście mogli sobie zagrać na tych naszych seriach, chyba sobie zobaczyć, niż na takim normalnym farmingu sobie popykać, ale też spoko, bo ja nie ukrywam, na konsoli nigdy nie grałem, więc jak jadę na jakieś targi i mam chwilę, to zawsze sobie tam chwilę popykam, popatrzeć jak to w ogóle na tym padzie jest porozkminiane. Dobra, my jedziemy w tą stronę, tak już ten poprzeczniak, a mówię, dobra, zrobię, już pół będę pola miał, tak to później nie będę musiał się tyle cofać, także bardzo serdecznie mordy was zapraszamy, piątek, sobota, niedziela. Dla nas ważne, bo piątek jeszcze nie byliśmy pełną ekipą, w ostatnim roku pojawiliśmy się tylko i wyłącznie na ostatnią godzinę, a i tak było grubo, także nie możemy się, słuchajcie, doczekać, jak z wami się mordy spotkamy, bo to już ostatnie targi, no. Poletka u Krzysia mega fajnie, bo to będzie taki większy luzik, żeby sobie pogadać, piątkę zbić, bo to wiadomo, bo dyni pola, a Bednary no to już zazwyczaj jest was tak dużo, że do tego za wiele się nie da zrobić, co by człowiek chciał, ale będą konkursy, będzie też taki jeden konkurs bardzo fajny, w którym musicie cyknąć zdjęcie z naszego stanowiska, czyli wiecie, naszego wraz z gospodarz.pl i farming, i najlepsze 5 zdjęć. Nie wiem, co tam jeszcze będą za nagrody, ale będą fundowane pewnie od nas, od farminga i od gospodarza PL jakieś, także wiecie, to tylko zdjęcie, a może jakieś fajne wymyślicie do cyknięcia i to spoko będzie wyglądało, także no, zobaczymy jak to wyjdzie, także polecam się ze wszystkim zapoznać, śledzić nasze social media, bo tam to jest taka najszybsza rzecz do komunikacji z wami. Także co, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę, Ursus nie spuchł, bo nie miał chyba z czym, i słyszymy się już w następnym jeszcze tygodniu, nie wiem czy na jeden odcinek czy dwa, no bo też akcja Bednary i Solec w końcu, bo no jednak pada, coś tam popaduje powoli i ma padać, więc no miejmy nadzieję, że w końcu da się robić, no ale zasiać trzeba o zimie. Więc tak czy siak będziemy na upartego próbowali i miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Także no Ursus naprawdę w naszym gospodarstwie w końcu się spisuje i nie jest niepotrzebnym ciągnikiem. Dzięki ci za uwagę, do kolejnego, na razie strzała i trzymajcie się mordy, cześć! Na razie!